Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii ponownego zawarcia umowy najmu lokalu zasobu mieszkaniowego w gminie miejskiej Kraków. Szanowni Państwo, tutaj mamy opinię tej ze Straży Miejskiej, z Policji w sprawie tych osób, o które prosi, że tak powiem, Wydział Mieszkalnictwa. Jest ta jedna, co prawda, sprawa przez policję wskazana, ale zakończyła się pouczeniem. Wydaje mi się, że tutaj nie jest to jakaś wielkie uchodzenie. Dlatego zarząd przygotował pozytywny projekt uchwały do tego tematu. Otwieram dyskusję na ten temat. Mam pytanie, jakie to było przewinienie, wiemy? Była podjęta interwencja, która zakończyła się pouczeniem. Ale wiemy, z jakiego powodu była interwencja? Kogo zbili? Jeżeli pouczenie było, to wydaje mi się, że zapytanie jakieś, aczkolwiek jakiś tam szansę, żeby coś zabrali, to nie ma tego napisane, żeby konsekwencje były inne, typu ukaranie bliskie, nie wiem. Może wystarczyło. Ktoś jeszcze chciałby zapytać? Bardzo proszę. Nie ma. A więc zamykam dyskusję na ten temat. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Jeden przeciw. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie opinii ponownego zawarcia umowy najmu lokalu zasobu mieszkaniowego w gminie miejskiej Kraków.